Cześć, witajcie w nowym vlogu, a w sumie we vlogmasie, kolejnym ze Stambułu. Dzisiaj znajduję się, jak widzicie, w przepięknym, cudownym miejscu. Jestem przed meczetem Çamlıca, czyli obecnym największym meczetem w Turcji. Dotychczas największym meczetem w Turcji był ten meczet z Adany, o którym nagrałam film, gdzie tłumaczę wszystkie zagadnienia związane z meczetami. Jeżeli nie oglądaliście tego filmu, to Was odsyłam. No i dzisiaj no nie mogło być inaczej, żebym tutaj się nie pojawiła, żebym tego meczetu na oczy nie zobaczyła. Powiem Wam, że jest ogromny, natomiast nie wiem, czy bym potrafiła stwierdzić, że jest on większy od tego meczetu w Adanie, tak po prostu patrząc na niego, gdybym nie miała informacji. Dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy o tym meczecie i postaram się Wam je tutaj w tym filmie opowiedzieć. Jestem tutaj na zewnątrz i właśnie na zewnątrz ten meczet robi ogromne wrażenie, więc jeżeli będziecie kiedykolwiek w Stambule, to moim zdaniem koniecznie musicie do tego meczetu przyjść. Co ciekawe, sami Turcy nie za bardzo lecą do tego meczetu, przynajmniej ci moi Turcy, których ja znam. I była długa walka o to, co będziemy dzisiaj zwiedzać, gdzie dzisiaj pójdziemy. Ja powiedziałam, że koniecznie muszę do tego meczetu przyjść i go zobaczyć na własne oczy i Wam powiem, że jest naprawdę przepiękny. Dotychczas moim ulubionym meczetem był ten z Adany, ale myślę, że dzisiaj mogliśmy opowiedzieć, że uwielbiam ten i ten z Adany tak samo. Meczet Çamlıca to obecnie największy meczet, jaki kiedykolwiek wybudowano w Turcji. Jego budowa rozpoczęła się 29 marca 2013 roku, a oficjalne otwarcie nastąpiło 3 maja 2019 roku. Meczet ten ma powierzchnię 57 500 m2 i 6 minaretów. Projekt architektoniczny meczetu Çamlıca został wykonany przez dwie panie architekt, Bahar Mızrak i Hayriye Gültötü. Panie architekt planowały stworzyć meczet przyjazny kobietom, dlatego też w planie meczetu przewidziały one wydzieloną osobną przestrzeń dla kobiet do wykonywania ablucji przed modlitwą, windę do sali modlitewnych oraz placówkę opieki nad dziećmi. Oddzielna sala modlitewna dla kobiet została umiejscowiona w centralnej sali meczetu i może pomieścić do 600 osób. W meczecie Çamlıca możemy znaleźć mnóstwo symboli. Na przykład średnica głównej kopuły wynosi 34 metry, co ma symbolizować Stambuł. Wysokość głównej kopuły to 72 metry. To z kolei symbolizuje 72 narody mieszkające w Stambule. Na wewnętrznej części kopuły wypisano 16 imion Allaha, co ma symbolizować 16 tureckich państw. 2 z 6 minaretów mają 90 metrów wysokości, podczas gdy pozostałe 4 mają wysokość dokładnie 107,1 metra, a to symbolizuje bitwę pod Mazinkertem, czyli zwycięstwo Turków Seldżuckich nad Bizantyjczykami. Obszar wokół mihrabu ozdobiono niebieskimi płytkami ceramicznymi, na których znajduje się 99 imion Allaha. W samym mihrabie, w dolnej jego części, znajdują się ozdobne kwiatki, w których umiejscowiono sensory i kamerę. Kiedy imam zaczyna się modlić, kamera zostaje uruchomiona automatycznie i obraz modlącego się imama zostaje wyświetlony na ekranach telewizorów znajdujących się w tej części meczetu, która jest przeznaczona do użytku dla osób z niepełnosprawnością. Aha.
Sucio de Ilha. Dzisiaj będziemy wsiadać na prom i przepływać na stronę europejską, bo dzisiaj będziemy jeszcze dalej zwiedzać parę miejsc po stronie europejskiej. No i tam też się spotkamy z koleżanką, z którą dawno się nie widzieliśmy. Więc taki jest plan na dzień. Zobaczymy, co nam się uda dzisiaj zobaczyć. Na razie jesteśmy głodni, jest godzina 12, a my nie jedliśmy śniadanie, bo chcieliśmy zjeść simita, jak to w Stambule bywa. No i tak nam długo zeszło w meczecie, że jesteśmy teraz głodni. No ale zaraz siędziemy sobie na prom i spokojnie zjemy simita. Jak widzicie, mamy tutaj kostkę brokową i wjechanie wózkiem tutaj jest ciężkie. Chłopaki się tam męczą. Zobaczcie, tutaj mieszkają koty. Psi, 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 psi. Gdzie? Zmierzamy w kierunku wieży Galata. Uliczki, jak widzicie, nam nie pomagają w prowadzeniu wózka, ale jakoś dajemy radę. To znaczy oni dają, a ja idę i kameruję, bo w życiu trzeba się ustawić. No i dotarliśmy, słuchajcie. Wejdziemy jeszcze troszeczkę tutaj. Tutaj koło wieży Galata są bardzo fajne kafejki, fajny klimacik, więc też koniecznie, moim zdaniem, przyjdźcie w te miejsce. Ja teraz tutaj szukam jakiegoś miejsca, żeby puścić drona i spróbować pokazać wam tę Galatę z inner perspektywy, ale zobaczymy, czy się uda mi znaleźć jakieś fajne miejsce. Myślę, że wtedy było dobrze. No, spróbuję. Trzymajcie kciuki. Zobaczcie, poznajecie tutaj tego pana? No właśnie. To tutaj jest jedna z jego restauracji, zaraz przy wieży Galata. Thank you.
evet. Gitmeye çalışıyoruz daha sonra. Aynen. Geçiyor dayı, dayı ya. Normalde programda yani biz baktık yani birkaç gün önce bugün tam gün yani yağmur olacak. Sonra değişti yani güneş çıktı yani sabah da yağmurlu oldu. Biraz, evet. Evet sonra güneş çıktı. Şimdi bir daha bulundu hava. İnşallah açar bir daha. Çünkü biz gezmeye yani devam etmek istiyoruz. Ama evet Osman gelebilirsin yani konuş. Bozacı'ya gidiyoruz. Bozacı'dan sonra kuru pilav gömüyoruz. Bozacı. Bozacı ne? Anlat bize Nurgül. Ay. Ay eltim çantam düşüyor. Hadi taş taş. O da bilmiyor. Sus. Ne için eltim yani var? Resmen var ya taşıyıcı oldum. Evet. Boza. Boza. Boza ne? Boza. Boza. Boza boza. Gömücüm. Tamam sonra göstereceğiz. Ama. Göstereceğiz. Hadi. Tut beni. Sen öyle davranıyorsun. Düştüm, düştüm burada. Gördün mü? Poposunda. Tamam durdum. Aşağı kim, kadar gidiyorum. Kim kurtardı seni? Kim kurtardı? Evet sen. Ya kahraman ben. Aa, her evet. Yerden kutlama. Evet. Gözümüzün üzerine çakılalım. Güzel böyle konuş. Nazar koyacaksın. Beraber düşeriz gideriz aşağı kadar. Böyle. Aşağıya kadar uzatmıyorum. Tam gdzie zmierzaliśmy. Idziemy jeszcze zobaczyć jeden meczet, który znajduje się tutaj o, po mojej prawej stronie. To jest meczet Sulejmanie Sultana. Sultana wspaniałego. Oglądaliście wspaniałe stulecie? Na pewno tak. No i oto meczet Sulejmana wspaniałego. Zaraz tam wejdziemy. Nigdy tu jeszcze nie byłam, więc jest to mój pierwszy raz razem z wami w tym miejscu. No i wchodzimy. Okej. No powiem wam, wejście jest zacne. Prawda? Ładnie to wygląda. Zobaczcie, taki park. O, pieski sobie biegają. Widzicie na terenie parku przy meczecie? O, tak to wygląda.
i znajdujemy się wewnątrz meczetu Sulejmana. Sulejmana Wspaniałego, którego znacie z serialu Wspaniałe Stulecie. Meczet ten został wybudowany na jego prośbę przez budowniczego Sinana. Budowę rozpoczęto w 1550 roku, ukończono ją w 1557. Meczet ten jest zaraz po... Jest to trzeci pod względem wielkości meczet w Stambule, bo pierwsza jest Czamlidża, potem jest Błękitny Meczet i ten trzeci to jest właśnie meczet Sulejmana Wspaniałego. Meczet ten został wybudowany w stylu bizantyjskim, natomiast on w późniejszych latach spłonął i na rozkaz sułtana Mehmeta IV został on odbudowany, ale już wtedy w stylu barokowym. No i na terenie tego właśnie meczetu znajduje się grobowiec sułtana Sulejmana Wspaniałego, jego ukochanej Roxolany, więc jeżeli jesteście fanami Wspaniałego Stulecia, a wiem, że mnóstwo moich widzów Wspaniałe Stulecie uwielbia, to koniecznie musicie się udać do tego meczetu. Czy meczet zachwyca? Nie. Jest to zwykły, normalny meczet, co sami możecie zobaczyć. W porównaniu do Czamlidzia to jest taki zwykły, normalny meczet, ale chciałabym tutaj przyjść właśnie na grób sułtana Sulejmana i Roxolany. Więc zaraz się tam udamy, zobaczymy, jak wyglądają ich grobowce. Mówiłam, że lubię przychodzić w takie historyczne miejsca i sama świadomość, że ten meczet został wybudowany na polecenie tego sławnego sułtana Sulejmana, że była tutaj kiedyś właśnie Hürrem i sułtan Sulejman, no to jest takie ciekawe uczucie. A Arif się bawi tutaj w strefie wyzielonej dla kobiet do modlitwy, dlatego że jest ona ogrodzona i w sumie bezpieczna dla dzieci, więc jeżeli macie ruchliwe dziecko, a chcecie odpocząć sobie w meczecie, to polecam wpuścić dziecko w tą strefę dla kobiet. Światło w tym meczecie było takie nijakie, więc nie wiem, jak będą wyglądały nagrania. No ale tak jak powiedziałam w środku, jeżeli jesteście fanami Wspaniałego Stulecia, to koniecznie przyjdźcie tutaj do tego meczetu. Jeżeli nie jesteście fanami, to nie polecam. Więc idziemy teraz na groby sułtana Sulejmana i Roxolany. Zobaczcie, tutaj idziemy. Nie wiemy, gdzie się znajdują te groby, ale tutaj są właśnie stare groby. Stary cmentarz. Zobaczcie, tutaj sułtan Sulejman się znajduje w Mihrimach. Salihadila Shub Asiya. Zaraz obok grobowca sułtana Sulejmana znajduje się tutaj grobowiec, w którym spoczywa sułtanka Hürrem, ale jest on zamknięty, zobaczcie. No więc moje szczęście jest takie, że przyszłam tutaj dla Was specjalnie, żeby pokazać Wam grób sułtana Sulejmana i sułtanki Hürrem. Nie udało mi się wejść do grobowca sułtanki Hürrem. Dlaczego jest zamknięty, nie wiem. No ale trudno, no. Już się zaczyna ściemniać, robi się zimno. Więc zaraz idziemy coś zjeść i zobaczymy, co będziemy robić. Ale tutaj pełno kotów chodzi, zaraz wam pokażę. Oj. Thank you.
Zobaczcie, tu jest zaraz koło meczetu. Są takie małe restauracyjki i tutaj jest bardzo dobre miejsce do jedzenia. Kuru fasulie. Klasyczna turecka potrawa. Cena 12 lir, więc zaraz zobaczymy, czy jest rzeczywiście tak smacznie. A tu mam pieska. Pi, 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 pi. I tak to wygląda, klasyczna turecka potrawa. Tylko mamy klasyczny ryż, pilaw i kaszę bulgur. No i lubicie iron, to Gökhan, ben din mi? Denedin mi? Kaç puan? Osman? Çok güzel. Benim şu an getirdiğim kötü bir yer olmadığı için hepsini beğendiniz tabii. Beğenmediğiniz bir yer var mı? Yok. Tamam. Nur, sence? Güzel mi? Ya normalnie takiej tego dania... Będzie güzel. Ben normalde bu çok o kadar sevmiyorum yani şeyde normal gibi yemek ama gerçekten güzel. Więc jak chcecie spróbować sobie tureckie potrawy, kuru fasulia, a jesteście tutaj w pobliżu i chcecie zobaczyć ten meczet, to wam polecam naprawdę to miejsce. Tanio, a smacznie. Zobaczcie, tutaj macie meczet Sulejmana, a po drugiej stronie dokładnie to miejsce. Polecam, naprawdę bardzo smacznie i tanio. Zobaczcie, przyszliśmy tutaj do takiego bardzo popularnego wśród Turków miejsca Sevda Gazozcusu. Tutaj możecie wypić mnóstwo różnych rodzajów sody tak zwane, czyli napojów gazowanych. Zobaczcie. Zobaczcie, jak wygląda tutaj sufit. Pełno różnych kapsli. Nur nasıl burada çalışıyor anlat bana. Burada bunlar el yapımı gaz olmuş. Evet, el yapımı. Şimdi buradan seçtiğimizde bergamot, çikolatalı. Evet. Bu ne? 80 çeşit gazoz varmış şu anda. Aha. Tamam. Bu Isabella üzümü. Üzerinde yazıyor zaten. Limonata. Şimdi istediğin bir çeşit varsa az önce. İki çeşit de karıştırılabiliyormuş. Aha. Zobaczcie, a naprzeciwko tutaj tego miejsca z orężadą, tak to nazwijmy po polsku, znajduje się takie miejsce we Fawazadzie. No i tutaj taki specjalny deser można zjeść. Zaraz zobaczycie. Sen beğendin mi? Sen tercih olunca beğenmedin. Bu bana benziyor şeyden. Elma tart yani tadı biraz ekşi ya. Değişik orijinal bir tadı var değil mi? Yani sanki elma yani puding oluyor ve ama şeyden. Pakettekilerden farklı tadı. Bu bize onu içtiğimizde de onlar daha ekşi gelecek. Smaku mi przypomina trochę jak robicie tartę jabłkową z budyniem. No to coś takiego w smaku jest. Kwaśne jak jabłko właśnie z takiej tarty, posypane cynamonem. Dobry, taki budyń, więc jeżeli lubicie jakieś budyniowe desery, to polecam. Ja się najadłam obiadem, więc nie będę tego dużo jadła, może z Gökhanem na spółkę wypijemy. Kochani, jak widzicie, jestem już w domu, siedzę sobie w fotelu. Nie nagrywałam nic w drodze powrotnej, bo nie było tak naprawdę czego nagrywać.
Wsiedliśmy na prom ze strony azjatyckiej, przepłynęliśmy na stronę europejską. No i w sumie 5 minut drogi od samochodu zapała nas taka ulewa, jakiej dawno nie widziałam, więc zaraz byliśmy cali mokrzy od stóp do głów. Więc przyjechaliśmy do domu, przebraliśmy się w suche ubrania i zaraz idziemy spać, a tymczasem do zobaczenia. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, że się dobrze bawiliście oglądając go i że zobaczymy się w kolejnym filmie już niedługo. Pa, pa!